Marek Wałuszko, witam serdecznie. To jest program Wszystkie Strony Miasta, na żywo nadawany na naszym portalu miejskim gdańsk.pl. Dziś o ekologii, o świadomości ekologicznej, a przede wszystkim o zbliżającym się, bo już 10 października, pomorskim ekoforum, drugim pomorskim ekoforum. Pozwolą Państwo, że przedstawię gości. Dzisiaj z nami Agnieszka Orłowska, organizatorka właśnie pomorskiego ekoforum. Pan Michał Dzieba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. I pan Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Witam serdecznie. Pani Agnieszko, to jest druga edycja już ekoforum. Skąd pomysł? Skąd potrzeba tego rodzaju spotkania, konferencji, dyskusji? Edycja jest druga rzeczywiście, natomiast no, my to już organizujemy od kilku lat. Tych edycji było wcześniej więcej, z tym, że od 2 lat jesteśmy pod własną, może tak powiem, marką, jako niezależna impreza i to jest tak naprawdę forum skierowane przede wszystkim do samorządowców. Do samorządowców, czyli do osób, które na co dzień, że tak powiem, borykają się z ustawami, z tym, co muszą wprowadzać w życie, żeby ulepszać jakość środowiska, a jest tego naprawdę sporo, w kilku, jeszcze nie w kilkunastu obszarach. My na Pomorskim Ekoforum skupiamy się tak naprawdę na 3 najbardziej palących, że tak powiem, obszarach. To jest gospodarka odpadami, to jest jakość powietrza i w tym roku po raz pierwszy gospodarka wodno-ściekowa, ponieważ no, też jest to dość ważny w tej chwili, weszło nowe prawo, ustawa nowe prawo wodne, w związku z tym sporo takich niewiadomych dla urzędników i też chcemy ten know-how im dostarczyć. Przyjeżdżają samorządowcy z całego Pomorza, rozumiem, z całego regionu. Przede wszystkim z regionu, bo to jest forum skierowane do naszych samorządowców, do województwa pomorskiego. Natomiast gościmy wszystkich bardzo serdecznie. To jest forum otwarte, ono jest dzięki naszym partnerom wspierającym forum nieodpłatne, w związku z tym możliwość uczestnictwa tak naprawdę jest nieograniczona. Zapraszamy wszystkich. 10 października w gdańskim Amber Expo. Zapraszamy. Jedna z ważnych kwestii, która tam będzie poruszona, to z pewnością kwestia związana z gospodarką odpadami. I tutaj nieprzypadkowo jest z nami prezes Zakładu Utylizacyjnego, który na ten temat wie wszystko i jest to takie hasło, które warto byłoby widzom wyjaśnić, hasło związane z obiegiem zamkniętym. Czym jest gospodarka odpadami obiegu zamkniętego i czy jesteśmy w stanie dążyć do jakiegoś ideału w tym zakresie? Czy to jest w ogóle możliwe, panie prezesie? To bardzo obszerny temat i jesteśmy tak naprawdę na początku tej drogi do osiągnięcia celu, który został postawiony, czyli właśnie tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2 słowach, o co chodzi? Tak? Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że konsumujemy, konsumując wytwarzamy odpady, te odpady później, tych odpadów chcemy się jak najszybciej pozbyć w jakikolwiek sposób. I to jest ta gospodarka tak zwana liniowa, linearna, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Gospodarka obiegu zamkniętym zmienia tą filozofię na rzecz takiej filozofii, w której staramy się ponownie przede wszystkim wykorzystywać to, co już raz wykorzystaliśmy. Tak? Od początku, od projektowania danego produktu po jego odzysk czy ponowne użycie. I ponieważ właśnie ten proces zatacza takie koło, czyli konsumujemy, czy wytwarzamy, konsumujemy, nie wyrzucamy, ale szukamy nowego zastosowania danego produktu i zataczamy właśnie w ten sposób ten krąg obiegu zamkniętego w gospodarce. To właśnie uściślając pytanie, ideałem rozumiem byłaby taka gospodarka odpadami, w której wszystko zawracane z powrotem. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy możliwy jest taki 100% odzysk? No, tego myślę, że nawet nie wiedzą i nie są pewni ci, którzy stworzyli i pracują nad tym pomysłem, dlatego że dotykamy tutaj jednego bardzo ważnego obszaru życia każdego człowieka, pewnego modelu zachowań. A bez zmiany
naszych przyzwyczajeń co do konsumpcji, to będzie osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne. Przykłady można mnożyć, tak? Przysłowiowa torebka foliowa versus torebka wielorazowa. To są te małe kroki niezbędne do tego, aby ten cel gospodarki o obiegu zamkniętym osiągnąć. To nie są jedyne elementy, bo to, że nie będziemy używać słomek, czy nie będziemy foliówek używać, to jest jeden z elementów, drobniejszy. Potrzebne są zmiany systemowe, one są zaplanowane, część z nich już jesteśmy w trakcie realizacji, część z nich przed nami. Myślę, że właśnie to będą tematy przedmiotem dyskusji podczas forum. Na ten temat chcemy właśnie dyskutować. Do spraw odpadów jeszcze za chwilę pewnie wrócimy, ale tutaj do prezesa Gajewskiego pytanie związane z gospodarką. Z tym panelem, który będzie poświęcony gospodarce wodno. To będzie cały blok. Będzie cały blok gospodarka wodno-ściekowa, a jednym z elementów będzie wiemy, panel. Wiemy, że zaplanował pan tam swoje wystąpienie, w którym nastąpi podsumowanie bardzo ważnej kampanii gdańsko-sopockiej, Miasto w deszczu. O czym pan będzie mówił, jeśli mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy i dlaczego to jest ważne z takiego ekologicznego punktu widzenia? Tak, od zeszłego roku prowadziliśmy projekt wspólnie z partnerem Gdańsk, Sopot, w tym też uczestniczył właśnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W tym roku ten projekt się kończy. Jego finalnym elementem jest kampania Miasto w deszczu, która promuje kwestie monitorowania i ostrzegania w trakcie sytuacji ekstremalnych zdarzeń powodziowych. W ramach projektu rozbudowaliśmy monitoring hydrologiczny składający się z deszczomierzy, z mierników poziomu ilości opadu, ale także z mierników poziomu wody na zbiornikach retencyjnych i potokach, ale również zostało zamontowanych 70 syren alarmowych, cyfrowych syren alarmowych, które umożliwiają w tej chwili nadawanie komunikatów głosowych w trakcie właśnie zdarzeń takich nadzwyczajnych, kryzysowych, gdzie możemy mieszkańców ostrzegać. Czyli ten projekt się zamyka też w takim, można powiedzieć, dwóch aspektach. Czyli najpierw monitorujemy, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja związana z opadem, ile opadu spadło, jak ten opad wpływa na sytuację cieków, zbiorników, a z drugiej strony możemy informować mieszkańców i przekazywać komunikaty. Kwestia retencji. Wiem, że też to jest ważna kwestia i tutaj na pewno będzie rozmowa, dyskusja, podsumowania dotyczące retencji. Taka też chyba zachęta w kierunku zwykłych mieszkańców, żeby włączyli się w ramach swoich możliwości w taką małą, domową retencję. No tak, słuchając właśnie prezesa Dzioby, to też tutaj mam taką właśnie refleksję, że jest wiele takich zbieżnych kwestii w tych dwóch obszarach, zdaje się tak bardzo odległych, tak? Mamy odpady, wodę, ale w obu mamy do czynienia właśnie z kwestią i zachowań ludzi, które bardzo mocno wpływają na te obszary, również właśnie ta gospodarka obiegu zamkniętego, gdzie podobnie jak w obszarze odpadów, mamy do czynienia w tej chwili w zakresie zarządzania wodami opadowymi ze zmianą podejścia. Kiedyś podchodziło się do tego w ten sposób, żeby tą wodę jak najszybciej usunąć. Stąd budowa kanalizacji deszczowej, wpusty, jak największe przekroje, czyli pada opad i my go usuwamy. W tej chwili jest nastawienie na to, żeby tą wodę zatrzymywać, odzyskiwać. Tu też trzeba powiedzieć, że Gdańsk od wielu lat, wyprzedzając nawet te trendy, inwestował w ochronę przeciwpowodziową, zbiorniki retencyjne i dalej to jest realizowane. W tej chwili dokładamy do tego inne aspekty, ogrody deszczowe. W tym roku powstał pierwszy gdański ogród deszczowy, takich ogrodów już jest drugi taki ogród, do końca roku powstaną jeszcze dwa ogrody, także to jest też dodatkowy taki element retencji miejskiej, który stosujemy. O tych ogrodach również będzie podczas forum. Serdecznie zapraszamy, bo to będzie taki z kolei instruktaż do tego, jak te ogrody można, że tak powiem,
przygotować, tak? Tak, tak. Będziemy zachęcać do tworzenia takich ogrodów deszczowych też na własnych posesjach. Będą osoby, które będą instruować. My zresztą zachęcamy cały czas do tego, żeby ktoś, kto chciałby coś takiego zrobić u siebie, zgłosił się do nas. My doradzimy, pomożemy przeprowadzić przez ten cały proces. To są nowe rzeczy, więc tego się trzeba nauczyć. Tutaj wiele chyba zależy od nas samych, tak słuchając pani i panów prezesów, widzę, że tak naprawdę bez zmiany świadomości, bez takiego postępu związanego z taką własną edukacją w zakresie ekologicznym, chyba nic się nie zrobi. Sam często sobie zadaję takie pytanie, co jest ważniejsze? Prawo, nawet surowe, wyposażone w jakieś kary, czy edukacja? Jak państwo myślicie? No ja tutaj jakie jest wasze doświadczenie w tej kwestii? Ja mam duże doświadczenie z kolei z edukacją zwłaszcza ludzi dorosłych, nie tyle dzieci, bo uważam, że dzieci są dość intensywnie edukowane w tym zakresie. Nie wiem, jak to się później przekłada, bo nie znam jakby żadnych badań, które by to jakoś tam mierzyły, tak? Czy to miało rzeczywiście sens i wpłynęło na dorosłe życie tych ludzi, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Natomiast absolutnie to musi pójść dwutorowo. To nie ma wątpliwości. A jeśli chodzi o kary, to ja bym tutaj raczej być może, jeżeli już kary, to tak w obszarze jakości powietrza, tak, tutaj tym, którzy rzeczywiście je zanieczyszczają, spalając w domowych piecach chociażby odpady, tak? W związku z tym to tutaj obszar jakiś kar na pewno. Natomiast jeśli chodzi o odpady, to segregację, to zdecydowanie edukacja, ale też to, co się teraz pojawiło w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, podniesienie opłat dla tych, którzy nie segregują. W tej chwili mamy niesegregujący płacą dwukrotnie więcej niż osoby segregujące, a projekt ustawy zakłada, że będzie to czterokrotnie większa wartość. Więc być może taki bodziec ekonomiczny gdzieś tam też zmotywuje tych ludzi, bo mam nadzieję, że ich jakby świadomość i wiedza w tym zakresie no nie jest zerowa, że jednak gdzieś tam te gminy już dużą część pracy wykonały, edukując mieszkańców. Ale co więcej, dodam tylko, że ten projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zawiera w obszarze właśnie segregacji pewną zmianę. To znaczy, dotychczasowa ustawa daje możliwość wyboru. Ta nowelizacja mówi, że normą jest segregowanie, a jeżeli dane gospodarstwo domowe nie segreguje, wtedy nakładana jest ta kara. Opłata wyższa. Przepraszam. Tak jest, podwyższona opłata. Ale co jest istotne, to już nie tyle sam poziom tej dodatkowej opłaty, ale co jakby filozofia taka, że przede wszystkim segregujemy. I do tego dążymy. Ja, jeśli chodzi o odpowiedź na to, czy edukacja, czy karanie, czy jedno i drugie, ja na to patrzę w ten sposób. W naszym kraju, ponieważ jeśli chodzi o gospodarkę odpadami versus niektóre rozwinięte bardziej może pod tym względem gospodarki, znowuż występujemy w pewnym takim handicapie. Musimy nadrobiać i robimy wiele rzeczy szybciej, niż inne gospodarki robiły w dłuższym okresie czasu. I teraz tam, gdzie tego czasu było więcej, to pewnie właśnie ta edukacja wystarczała, bo jest sporo czasu, żeby gdzieś tam zmienić te nasze przyzwyczajenia i przekierować się właśnie na te cele, przed którymi stoimy. Natomiast my musimy robić wszystko szybciej, i gonią nas cele nakładane przez ustawodawstwo, przez dyrektywy europejskie. I tutaj nie da się tego zrobić bez jednak tego elementu karania. Natomiast jak w każdej karze, to nie tyle wysokość kary jest istotna, tylko jej nieuchronność. Ludzie muszą mieć świadomość taką, że naprawdę nie będzie im się opłacało rzeczywiście wyrzucić w las swoich odpadów, bo prędzej czy później strażnik przyjdzie i no, wymierzy właśnie tą karę. A mi się marzy taka sytuacja, że ten mieszkaniec nie dlatego nie wyrzuci tych odpadów do lasu, bo go czeka kara, tylko dlatego, że wie, czym to grozi tak naprawdę. Ja podzielę się takim osobistym doświadczeniem, robiąc remont w ubiegłym roku.
nagle pojawił się problem związany z odpadami, czy to budowlanymi, czy odpadami związanymi z tym remontem. Okazuje się, że na to wszystko są już przygotowane. Oczywiście. Jesteśmy na to wszystko przygotowani. Duże elektroniczne rzeczy, ewentualnie, nie wiem, kuchenki gazowe, czy coś dużego, odbierają po wcześniejszym powiadomieniu. Jest specjalny portal, który przyjeżdża, ale, odbiera. Panie redaktorze, również jest tak zwany PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie jest przynajmniej jeden, w mieście Gdańsk będzie ich więcej. I co jest ciekawe, to wciąż, bo do zakładu, na dzień dzisiejszy na terenie właśnie zakładu utylizacyjnego w Gdańsku-Szadułkach jest zlokalizowany PSZOK. A w związku z tym wiele osób dzwoni również do nas, wiele osób już korzysta i rzeczywiście ta ilość z roku na rok korzystających z PSZOK-u rośnie i ten strumień odpadów rośnie. Natomiast też ludzie pytają, nie wiedząc, że coś takiego w ogóle istnieje, a pytają właśnie o możliwość unieszkodliwienia, wyrzucenia, przysłowiowo mówiąc, właśnie jakichś tam rodzajów odpadów. To znaczy właśnie, że nie tyle edukacja, ale też informacja. Ta informacja musi się wszędzie znaleźć. Ja, inny przykład, który mi przychodzi do głowy, to rośnie również ta baza turystyczna bardzo mocno. Czyli mamy bardzo dużo budynków, mieszkań wynajmowanych przez wczasowiczów. I ja pamiętam takie zderzenie gdzieś w innym kraju zachodnim, gdzie korzystając właśnie z takiego mieszkania, miałem na dzień dobry pełną informację, co powinienem robić z odpadami. Nie wiem, bo nie korzystałem w Sopocie czy w Gdańsku z takiego mieszkania, ale to jest właśnie to. Musimy informować mieszkańców o możliwościach pozbywania się tych odpadów. To skoro mamy ich informować, to jeszcze jakby dajemy informację mieszkańcom, czym jest ten PSZOK tak naprawdę, tak? Co to jest za punkt? To jest miejsce, gdzie każdy może nieodpłatnie, ponieważ już wnosi tą opłatę za korzystanie, za gospodarowanie odpadami i w ramach tej opłaty może bezpłatnie przez cały rok przywieźć wszelkiej maści odpady, oprócz rozbiórkowych, bo takich z remontów budowlanych, bo te można chyba do metra sześciennego rocznie, prawda? Z tego, co pamiętam. Do dwóch ton. Dwie tony pamiętam, okay. Bo korzystałem z tego po remoncie. Każde odpady wielkogabarytowe, problemowe można przywieźć przez cały rok, nie czekając na inne. Dlaczego ludzie do lasu wywożą te odpady? Przecież można normalnie przyjechać. Zważyli mnie przy wjeździe. A to jest często, wie pan, ta sama odległość. To jest potwierdzenie tego, że po prostu nie ma informacji, bo właśnie edukacja versus informacja. Myślę, że dużo się robi, jeśli chodzi o edukację w naszym mieście. Zresztą my sami też uczestniczymy w wielu akcjach, edukując. Mamy też w tym, nie ukrywam, nasz własny interes, dlatego że my już dawno przestaliśmy patrzeć na odpad jako śmieci, jako coś do wyrzucenia. Bardzo dużo w zakładzie w Szadułkach odzyskujemy surowca, czerpiemy z tego przychód. Przez to jesteśmy w stanie utrzymywać koszt zagospodarowania odpadów na takim optymalnym poziomie. Tutaj porównując inne miasta w Polsce, naprawdę opłaty za odpady, za odbiór odpadów w Gdańsku nie należą do najwyższych, są na optymalnym poziomie, ale to właśnie między innymi dzięki temu, że jesteśmy w stanie odzyskać surowiec, go sprzedać. Na dzień dzisiejszy to jest prawie 10% ogółu przychodów zakładu utylizacyjnego. Także nie mało. Panie prezesie, karać czy edukować? Znaczy w kwestii zagospodarowania czy wód opadowych, no to tu raczej myślę o karaniu nie ma mowy. Edukacja jest bardzo ważna, ale ważne są też przepisy prawne. Tu nowelizacja, czy nowe prawo wodne, które weszło w tym roku, już stara się wprowadzać pewne elementy opłat też takich po to, żeby stymulować w jakiś sposób spoglądanie na wody opadowe jako na zasób, tak? Jako na coś, co trzeba też szanować. To są opłaty na przykład za utraconą retencję, czy to są opłaty za odprowadzanie wód opadowych do odbiorników. Ale rzeczywiście po to, żeby ludzie, mieszkańcy rozumieli, z czym jest związana ta opłata, no potrzebna jest edukacja. Musimy, szczególnie ja zwracam uwagę na edukowanie, informowanie
o zmianach klimatu, o tym, że to, co się dzieje, to, co w ostatnich latach, szczególnie w Gdańsku, też obserwujemy narastanie takich zjawisk ekstremalnych, gwałtownych. W tym roku mieliśmy 3 razy takie zjawiska nowe typu microburst. To są takie właśnie bardzo krótkie, intensywne opady punktowe, kiedy my mamy opad w jednej, dwóch, ograniczony do 2-3 dzielnic na przykład, a w pozostałych dzielnicach prawie opad nie występuje. Tak? To są nowe rzeczy, to są wynikiem tego są powodzie, tak zwane powodzie miejskie, kiedy to bardzo szybko woda spływa. Także to chociażby, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt informowania, edukowania, to jest właśnie to, co próbujemy też w ramach tego projektu robić, czyli zachowania. Jak należy się zachowywać w sytuacji takich zjawisk, tak? Czyli ocena sytuacji, słuchanie komunikatów, które nadaje zarządzanie kryzysowe i też odpowiednie zachowanie, pozostanie w domu, zabezpieczenie swojego dobytku. Tak? To są takie elementy, na które zwracamy uwagę. Czy nasza świadomość się zmieniła przez ostatnie lata? Bo jak słyszeliśmy, zajmuje się pani dość długo tymi problemami. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy społeczeństwem takim no już wyedukowanym ekologicznie? Ja pytam może trochę prowokacyjnie, ale miałem okazję ostatnio obserwować takie, przygotowując się do innych tematów, takie blogi internetowe, wspomnienia Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski, są tu przez rok, dwa, trzy, pracują i oni często porównują Ukrainę z Polską i tam bardzo często przejawia się taki wątek, że jesteśmy bardzo czystym krajem. Ja robię takie oczy wtedy sobie myślę, no to oni takie rzeczy dostrzegają, a ja ciągle myślę, że jesteśmy gdzieś może na początku drogi. Jak to jest z tą nie umiem odpowiedzieć panu, jakby nie umiem tego zważyć, ponieważ no, mogę tylko domniemywać, tak? No, wydaje mi się, że skoro tyle lat to robimy, edukujemy, tyle lat to się już tak naprawdę dzieje, myślę, że koło 15 tak naprawdę na tą edukację ekologiczną się zwraca uwagę, no to gdzieś ta świadomość wzrasta. Natomiast no, być może to jest taki dobry moment, żeby pomyśleć o tym, żeby zmierzyć to, zbadać tak naprawdę, bo nie mamy takich badań, zwłaszcza tutaj w naszym regionie, być może to byłoby fajne, żeby też sprawdzić, jak to wygląda, bo wydaje mi się, że w znacznej mierze ta świadomość wzrosła, tak? Natomiast jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, zdecydowanie. Panie prezesie, podsumowując, początek drogi, czy gdzieś już na finiszu jesteś? Znaczy tak jak powiedziałem, wiele już zrobiliśmy. Wprowadzony system od 1 kwietnia tego pięciopojemnikowej selektywnej zbiórki, efekty przez te 6 miesięcy funkcjonowania rozszerzonego systemu, jakie obserwujemy. Posłużę się też, odpowiadając na to pytanie, przykładem z tych kontaktów, jakim my jako zakład mamy z sąsiadami. Bo to z jednej strony są ci bezpośredni sąsiedzi, i tutaj chociażby funkcjonowanie Rady Interesariuszy przy zakładzie, to też jest jakiś wyraz tego, że społeczeństwo ma tą świadomość, wie czego oczekuje, artykułuje to i stawia się nie w kontrze, jak to często też bywa, że nie, bo nie, ale jest gotowe na dialog, na rozwiązywanie problemów. Mam tutaj na myśli te problemy związane z funkcjonowaniem zakładu, który przez ostatnie 15-10 lat obrósł tkanką miejską, a wiadomo, że tego typu zakład zawsze tworzy jakieś tam sytuacje niedogodne. Tak, niedogodności. I mówiąc, odpowiadając na to pytanie odnośnie świadomości, to zdecydowanie ta świadomość ekologiczna jest. Nie można powiedzieć, że nie ma. Są niestety negatywne przypadki takie, bo zastanawiam się, co powoduje człowiekiem, który jedzie i w lesie wyrzuca swój worek, prawda, podczas gdy mógłby, no naprawdę w Gdańsku jest wiele punktów selektywnej zbiórki odpadów poza altanami, tak, jeszcze przed wejściem systemu pięciopojemnikowego, to było ponad 1500 miejsc na terenie całego Gdańska, gdzie każdy mógł selektywnie
oddać odpady. Także to jest proces niezakończony jeszcze, ale ta świadomość na pewno jest. Na zakończenie powiem tylko tak, jakby takim myślą optymistyczną. Jak wprowadzano nakaz zapinania pasów, pewnie wszyscy pamiętacie, lamentowanie było ogromne, mówiono nawet, czy wmawiano, że to niebezpieczne i tak dalej. Teraz, wydaje mi się, patrząc po sobie, po znajomych, po bliskich i tak dalej, jest to automatyzm. Automatycznie wchodzimy do auta, zapinamy pasy. Mam nadzieję, jestem przekonany, że podobnie będzie, jeśli chodzi o naszą świadomość i to, w jaki sposób będziemy traktować czy wodę, czy odpady, nie jako coś, co jest, powinno być i nie przykładam do tego większej wagi, tylko jako zasób, cenny zasób, z którym powinienem właściwie postępować. Panie prezesie, jak z naszą świadomością? No, pan wspomniał o Ukraińcach, którzy pracują w Polsce. Z kolei tak, no, myślę, że też bywamy czasami w Skandynawii. Skandynawia jest takim dobrym przykładem, do czego można dążyć, bo tam ta świadomość ekologiczna jest dużo jednak wyższa. Ta świadomość na otoczenie, zdrową wodę, powietrze, tak. Więc tu jakby jest to na pewno taki element, jest to można powiedzieć na fali, jest to, my powinniśmy to wykorzystać i tą edukacją odpowiednią też ludziom dostarczyć informacji, które pozwolą im się zachowywać, również bardziej wpływać na rozwiązywanie tych problemów, o których tutaj mówimy. Zmienia się nasz styl życia, więc może i za tym podąży też nasza świadomość. 10 października Amber Expo, drugie pomorskie ekoforum, na które serdecznie zapraszamy. A zapraszali też w tym studiu pani Agnieszka Orłowska, organizatorka forum, pan Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i pan Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Dziękuję.